Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Może tak będzie mnie lepiej widać, widać mnie, widać mnie. Dzisiaj będzie materiał o nożu. Dawno nie było. O nożu tanim, dobrym, do nauki. Dobrym dla ludzi, którzy początkują i dobrym dla ludzi, którzy już parają się tematem i też pewnie potwierdzą, że ten nóż jest dobry, nie? Nie ma wodotrysków. Nóż kosztuje 35 zł, nie jest to mora i moim zdaniem doskonale się sprawuje. Historia tego noża, zanim go pokażę. Dostałem ten nóż dawno, dawno temu w prezencie od sklepu Laplander, jak jechaliśmy z Pawłem Dudzińskim do Norwegii. Bardzo mi się ten nóż spodobał i używałem go w Norwegii cały czas. Wszystkie tam szkolenia, które prowadziliśmy, prowadziliśmy na tych nożach właśnie. Także bardzo dziękuję firmie Laplander, że zaraziła mnie tematem tego noża. Nóż doskonale współpracuje z krzesiwem. Jest bardzo, powiedzmy, dobrych wymiarów, ponieważ jest to nóż wzorowany na nożach Pukko, chociaż w nowoczesnej formie. I wszystkie dane techniczne odnośnie tego noża będą umieszczone w linku pod moim filmem. Będzie to link do sklepu Laplander, oczywiście. Oczywiście dlatego, że dostałem go wtedy w prezencie i jestem za to po prostu zobowiązany, dlatego odsyłam Was do sklepu Laplander i tyle. Teraz kupiłem 5 takich noży dla moich gości, dla ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, żeby mogli sobie poćwiczyć. Jest to nóż outdoorowy Haltaforce OK1. Już pokazuję. 95 mm głownia, zaostrzona na 90 stopni. Co powoduje, że doskonale radzi sobie z krzesiwem. Ale krzesiwo to jest jedna rzecz, a druga sprawa to jest sam nóż. Nóż jest wykonany ze stali japońskiej. Jest to następca noża Haltaforce Heavy Duty. Szymek na swoim kanale Simon Discoveries kiedyś pokazywał poprzednika tego noża w zestawieniu z Morą Robust i ten nóż wyszedł bardzo fajnie tam w jego testach. Znaczy nie ten, ten poprzednik. 95 mm to mówiłem. Bodajże 3 mm grubości, z czego rękojeść jest, nie wiem. Jelec nie jest w ogóle uciążliwy w tym nożu. Bardzo dobrze wyważona rękojeść, ponieważ w nożach Pukko ta rękojeść jest gdzieś dotąd zazwyczaj i to mnie trochę wkurza, że muszę tutaj blokować w nożu Pukko te grzybki palcem, piątym palcem. Tutaj mi wchodzi cała dłoń, ja mam duże dłonie, cała dłoń mi wchodzi i mogę cały czas tym nożem dobrze pracować. Teraz pochwa. Pochwa oczywiście z jakiegoś tworzywa sztucznego. Do pochwy dołączony jest taki dings, który można zdjąć sobie, w którym można umieścić krzesiwo właśnie. Wchodzi bez problemu Like My Fire, to takie jakieś chińskie, wymyślne, wchodzi z problemem, ale tutaj jest guma, nie? Także to wiecie. Oczywiście można to zdjąć, wtedy mamy fajnie, bo mamy lekki nóż do przenoszenia, tu można sobie wtedy na sznureczku przytroczyć krzesiwo, nie wiem, czy latareczkę, czy tam, co tam sobie chcecie, zestaw naprawczy. Natomiast, no jeżeli mamy takie duże krzesiwo, jak ja mam tutaj przy tym nożu, bo też takie kupiłem dla moich gości, dlatego że nie ukrywajmy, krzesiwa Like My Fair są miękkie i szybko się zużywają, zwłaszcza jak ktoś nie potrafi władać tym krzesiwem i nie strzela na przykład z końca, nie? Ja mam sporo takich krzesiw pozaczynanych, a nie ma to sensu, więc kupiłem takie krzesiwa. No i co? Nóż wkłada się do pochwy, ładnie się nam zaklikuje, nie wypada, jest w miarę lekki. Myślę, że w tych danych technicznych będzie waga ujęta. Kupiłem sobie 5 takich noży i 5 takich krzesiw. Krzesiwa kupiłem po 15 zł, noże po 35.
No i tyle chyba. Co ten nóż potrafi robić? Potrafi ciąć, słuchajcie, taka dziwna sytuacja, że potrafi ciąć. Nie mam mięsa, bo nic nie upolowałem, jestem kiepskim traperem. Nie mam ryb, bo nie jestem dzisiaj przygotowany, nie da się złowić na rękę, bo za duża woda płynie. Poza tym chyba już nie te czasy, żeby się w skawie na rękę dało ryby łowić. Nie mam też patyka, bo siedzę w miejscu wyznaczonym. Pokażę. O, tutaj ktoś syfu nie dopalił jeszcze. I nie mam zamiaru palić ogniska dzisiaj. Także musicie mi wierzyć na słowo, albo po prostu sobie spróbować takim nożykiem popracować. Dlaczego nie mora? Dlaczego Haltafors, a nie mora? Przede wszystkim dlatego Haltafors, a nie mora, że mora nie robi tak dobrego odpowiednika tego noża. Jedynym odpowiednikiem, na który natrafiłem się, to jest Robust, który jest dychę droższy. Druga sprawa, Robust ma krótszą rękojeść, więc jak dla mnie to nie jest dobry nóż. Znaczy, on jest dobrym nożem, ale ten jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy. Kolejna sprawa to jest podwyższony szlif skandynawski. Nie lubię niskiego szlifu skandynawskiego. Lubię pracować wyższym szlifem skandynawskim. Co chyba ważniejsze, potrafię nim nauczyć pracować, bo to, że ja lubię, to mogę nim lubić, ale to jest nóż, którym posługują się również moi goście, więc czasami muszę zainterweniować, pokazać i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem bardzo tani, fajny nóż dla każdego, kto chce zacząć, dla każdego, kto chce sobie kupić dobry nóż. Konstrukcja Hidden Tank, ale Szymek się wieszał po tych nożach. Jak to Szymek? Możecie zobaczyć na jego kanale. Goście tam batonują, cuda robią, więc ja nie muszę tego pokazywać, bo to pokazują inni. No po co to mam pokazywać, nie? Tak samo jak wszyscy inni pokazywał, że nożem się batonuje, batonuje się. Słuchajcie, wczoraj widziałem materiał, nie? Gdzie gość sobie tam rozpalał korę brzozy. Pierwsza sprawa jest taka. Najlepszymi workami zrzutowymi są worki, które są wykonane nie z gęstego, tylko z rzadkiego splotu materiału. Na przykład len, na przykład płótno jakieś tam i tak dalej, nie? Druga sprawa. Jeżeli macie korę brzozy, zademonstruję, bo zrobimy sobie bushcraftowy nastrój. To, jeżeli nie chcecie, żeby ona wam się zwinęła, ta kora, no to, o widzicie, przeciął, nie? O, dwa są, nie? Był jeden, są dwa, więc przeciął. To sobie, słuchajcie, jeżeli nie chcecie, żeby wam się ona zwinęła, to sobie ją cyk, myk, pyk, łamiecie tutaj. Ale to, że łamiecie, to jest nic. Ona wam się nie będzie zwijać, ale widzicie, w którą stronę odchodzi wam ta skóreczka, nie? No więc jeżeli widzicie, w którą stronę odchodzi wam skóreczka, to tak na logikę rzecz biorąc, idziecie sobie nożykiem w przeciwnym kierunku, zbieracie sobie bardzo dokładnie to, co chcecie zapalić. Natomiast ten pan, który tam rozpalał tą korę brzozy przez 10 minut, zrobił jeszcze jeden błąd. Jeżeli korę pozyskał z drzewa, bo nie pozyskał jej z drewna, tylko z drzewa, i ona jest mokra, to trzeba ściąć tą narość, która jest od spodu, co nie? On tego nie zrobił i dlatego tak się z tym męczył, jak się męczył. Te krzesiwa są, no widzicie, zapaliło się tu, a nie zapaliło się tu, pech, nie? Dlatego ja zawsze mówię ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, a jak poćwiczycie, to praktykować, praktykować i jeszcze raz praktykować.